W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania na Przemienienie Pańskie. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam, stałeś się człowiekiem, przemień utrapienia nasze, upragnione pociechy. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, by umocnić wiarę w Twoje bóstwo, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który w czasie ostatniej wieczerzy przemieniłeś chleb i wino, ciało i krew swoją przenajświętszą, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który w czasie swojej męki modliłeś się za swoich nieprzyjaciół, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który dla naszego odkupienia byłeś w czasie męki ranami i sinościami oszpecony, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, uwielbiony po chwalebnym zmartwychwstaniu, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi, Matki Twojej i świętego Józefa, gdy Cię znaleźli w świątyni, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który na prośbę Matki swojej przemieniłeś wodę w wino w Kanie Galilejskiej, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który przemieniłeś smutek Ojca w radość, gdy uzdrowiłeś Jego Syna, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który w najm zmarłego Syna uradowanej Matce wskrzeszonego oddałeś, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, któryś przywracał słuch głuchym, wzrok ociemniałym, siłę słabym i zdrowie chorym, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, któryś serce Marii Magdaleny przez swą miłość nawrócić raczył, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który przemieniłeś smutek 10 trędowatych w radość, gdy oczyściłeś ich z trądu, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który przemieniłeś trwogę apostołów w spokój, gdy uciszyłeś słowem burzę na jeziorze, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który przemieniłeś Zacheusza celnika, apostoła czynnej miłości bliźniego, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który przemieniłeś smutek Marii i Marty w radość, gdy wskrzesiłeś ich brata Łazarza, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który jednym spojrzeniem nawróciłeś zapierającego się Ciebie Piotra, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi Panny i apostołów w radość, gdy chwalebnie zmartwychwstałeś, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który przemieniłeś smutek apostołów w radość, gdy obiecałeś im zesłać Ducha Świętego i być z nami aż do końca świata, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, który przemieniłeś bojaźń apostołów w odwagę i męstwo, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Jezu, któryś przemienił wielkiego prześladowcę Ciebie, Szawła, w najgorliwszego i świętego Pawła Apostoła, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej zachowaj nas, Panie. Od zatwardziałości serca zachowaj nas, Panie. Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli zachowaj nas, Panie. Od zła wszelkiego zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie. Przez przemienienie Twoje na górze Tabor Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez okrutne męki i śmierć Twoją na krzyżu Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas w wierze świętej zawsze utwierdzić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją świętą wolą, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy mogli odpokutować za grzechy w tym życiu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam dopomógł za Tobą dźwigać krzyż, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam uczynił jarzmo słodkim, a ciężar lekkim, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam dopomógł w pracach i trudach wytrwać w dobrym aż do końca, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga prawdziwego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. O Jezu, przez cudowne przemienienie Twoje, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twego jednorodzonego potwierdziłeś tajemnicę wiary, świadectwem ojców Starego Przymierza i wybranych apostołów, a głosem wychodzącym z obłoku objawiłeś swoje w nim upodobanie. Pozwól nam być współuczestnikami i współdziedzicami Jego chwały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.